Po dwóch pierwszych setach meczu rozgrywanego w Łodzi był remis, a PGS Kranie prezentowała się na tle rywali źle. Drużyna z Bełchatowa miała w tym meczu też swoje szanse, zwłaszcza w trzecim secie. Jednak w ważnym momencie tej odsłony Włosi wykorzystali swój blok, a w ataku pomylił się Winiarski, co ułatwiło gościom wygraną. W kolejnym secie Kucina Lube prowadziło już praktycznie cały czas i nie pozwoliło doprowadzić do tej breaka. Jestem bardzo zadowolony o cały zespół dzisiaj na boisku. Jak pokazaliśmy, że możemy grać dobrze i na równo z jedną z najlepszych drużyn Ligi Mistrzów. No i była walka, szkoda zakończyć set. Graliśmy na równo, ale w końcu tam nie udało się skończyć tam jedne, dwie piłki. Ale naprawdę bardzo dobry mecz był. Ja się cieszę, że pokazaliśmy dobrą grę i ta atmosfera, i jak wcześniej z Modena, dzisiaj była bardzo, bardzo taka ładna i jeszcze cieszę, że miałem szansę grać tutaj jeszcze raz. Całe spotkanie rozegrał Michał Winiarski, który starał się jak mógł pomóc swojej drużynie. Grę Bełchatowian ciągnął Mariusz Wlazły, ale jego 23 punkty nie zdołały przedłużyć spotkania. Ja jestem samokrytyczny i po każdym meczu zawsze uważam, że można było więcej zrobić, ale aczkolwiek mecz wyglądał dobrze. Z naszej strony staraliśmy się zrobić wszystko, żeby się przeciwstawić. Walczyliśmy o każdą piłkę. Trochę zabrakło w niektórych momentach szczęścia, ale gdzieś tam musieliśmy w niektórych momentach też gonić. Szkoda trochę tego trzeciego seta, no, ta moja zagrywka też nie była najlepsza, jakby to powiedzieć kolokwialnie. Ale ja się cieszę, że przede wszystkim my jako zespół zagraliśmy fajnie i każdy z nas może spokojnie gdzieś tam spojrzeć w oczy koledze lub sobie w lustrze i naprawdę nie możemy mieć sobie nic do zarzucenia. Na pewno zostawiliśmy kawał zdrowia i serca na boisku, natomiast no, zawsze po przegranym meczu w głowie, przynajmniej u mnie, rozgrywałem się sytuacje, które mogłem zrobić lepiej i potem człowiek analizuje i żałuje pewnych momentów. Natomiast no, przegrana jest zawsze przegraną. Liczyliśmy na to, że uda nam się, no, szczerze wygrać. Natomiast no, myślę, że trzeci set taki kluczowy zadecydował o tym, że czwarty im grało się już lepiej, a my nie wykorzystaliśmy swojej szansy i tyle. Już w sobotę Bełchatowianie wrócą do swojej hali i w ligowym spotkaniu zmierzą się z AZS-em Częstochowa.